czwarta edycja turnieju jubileuszowa. Turnieju, który kiedyś przed laty ponad 50 wyniósł pan Aleksander Zara. To dla młodzieży ogromny zaszczyt. Grać, chociaż jeszcze nie na skończonym, ale na obiekcie, który myślę, że będzie najładniejszym obiektem w Polsce, tak sobie myślę. A dzieci naprawdę się bardzo cieszą, bo eliminację i półfinał graliśmy na AWF-ie warszawskim, ale to jest dla nich wielkie wyróżnienie. Cieszymy się bardzo i myślę, że zawsze tradycją będzie rozgrywanie finału tu na obiekcie warszawskim Legii. Z tego co wiem, a rozmawiałem, za chwileczkę na ten obiekt do młodzieży wyjdą zawodnicy, którzy przed chwileczką wrócili z zagranicznych wojaży. To będzie wielka niespodzianka, sądzę, dla młodzieży. No i ogromne przeżycie, którego ci, którzy pozostaną piłkarzami, nigdy w życiu nie zapomną. No, dla tych młodych chłopaków jest to bardzo duże przeżycie. Pamiętam, jak ja byłem w ich wieku, to każda styczność z boiskiem, gdzie gra moja ukochana drużyna, to było wielkie przeżycie. Tym bardziej, że jak widzimy, stadion się buduje i w najbliższej przyszłości na pewno będą tutaj zasiadały tłumy i ci chłopcy będą mogli się chwalić tym, że tutaj grali. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Chciałbym życzyć przede wszystkim, żeby jak największa ilość z tych chłopców zrobiła dużą karierę. Na pewno będą potrzebować do tego dużo zaparcia i ciężkiej pracy. I ja im po prostu będę życzył szczęścia, które w tym sporcie też życzę. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.